Witam. Dzisiaj spróbujemy się zastanowić, kto był gorszy dla wioski liścia. Danzo czy Madara? Zapraszam. Standardowo jednak oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka, a to są moi wspierający, którzy są zdecydowanie lepsi niż ta dwójka. Wiem, co znaczna część z was pomyśli. Danzo śmieć, Madara kozak totalny, co ogólnie jest uzasadnione, ale nie jest moim zdaniem trafne w porównaniu pomiędzy ich działaniami w stosunku do wioski, o czym postaram się wam dzisiaj powiedzieć. Jeśli spojrzymy na motywację tej dwójki, to są one bardzo podobne, tylko że na inną skalę. Danzo chciał dobrze dla własnej wioski, a Madara dla całego świata, by zakończyć wszelkie spory. Tak samo obydwaj zrobili coś kompletnie odwrotnego, więc na dobrą sprawę w tej kwestii nie różnią się aż tak bardzo, a jednak jeden jest odbierany zupełnie inaczej od drugiego. Spójrzmy na działania po kolei, najpierw Danzo. Chyba można zacząć od tego, że zmanipulował Hanzo przeciwko Akatsuki, które było jeszcze organizacją niosącą głównie pomoc, po czym skumał się z Hanzo i oszukał przedstawicieli wrogiej organizacji, że Hanzo chce negocjacji pokojowych, co było oczywiście podstępem, przez co zginął Yahiko i narodziło się nowe, tym razem złe Akatsuki, które w przyszłości zniszczy Konohę. Po pierwsze, tutaj również maczał palce Madara / Obito, którzy to zezwolili na taką rzeź, a nawet jej chcieli, by to złe Akatsuki mogło powstać. Po drugie, decyzja Danzo była straszna dla nas, widzów, bo ucierpiał na tym Nagato, co było smutne, ale z perspektywy najbliższej prognozy na przyszłość była to bardzo dobra decyzja. Niestety skończyło się zupełnie odwrotnie, bo później Nagato pod postacią Paina zmiótł Konohę z powierzchni ziemi. Jednocześnie więc decyzja Danzo była dobra na początku, ale zła dla Konohy w późniejszym etapie. Odsunięcie klanu Uchiha od pomocy nad atakiem Kyubiego, cała opresja klanu i tak dalej. Tutaj w każdym aspekcie można powiedzieć, że była to czysta nienawiść, choć nie było to też bezpodstawne. Zdecydowanie Danzo dużo zrobił, aby pozbyć się klanu Uchiha, jednocześnie samemu korzystając z ich mocy. Koniec końców doprowadziło to głównie z jego przyczyny do rzezi tego właśnie klanu, który był również częścią wioski, więc gdzie ta miłość, panie Danzo? Widać tutaj bardziej samolubne podejście, aniżeli działanie dla dobra wioski, co jednocześnie możemy uznać jako działanie na szkodę Konohy. Atak na Hiruzena. Oh boy, to chyba była jego najgłupsza decyzja i ponownie działająca tylko i wyłącznie na niekorzyść wioski, a na korzyść samego Danzo. Jeśli taki atak by się udał i nawet gdyby korzeń zamaskował całą tę akcję, to nastałyby jeszcze mroczniejsze czasy, nie mówiąc już o tym, że ludzie raczej by popadli w większy strach, skoro najsilniejsza osoba w wiosce może od tak zostać zabita. W każdym razie wspominam o tym symbolicznie, bo na dobrą sprawę nie miało to żadnego znaczenia dla wioski. W zasadzie poza samymi uczestnikami tej akcji nikt o niej nie wiedział. Atak Paina na Konohę. Mamy to, o czym mówiliśmy na początku i jest tutaj trochę rzeczy, przy których czcigodny Danzo maczał palce. Ten atak był po części jego sprawką, przez to co zrobił lata temu, to też dzięki niemu powstała taka forma Akatsuki. Efekt to kompletne zniszczenie Konohy. Drugi aspekt w tym arku to to, że Danzo w ogóle nie uczestniczył w tej walce, nie zmobilizował swojego korzenia do pomocy, ponownie z pobudek osobistych, bo chciałby Tsunade zginęła, a wtedy on by zajął jej miejsce. Jest jednak jedna rzecz, którą w tym wszystkim zrobił dobrze, a konkretnie zabił on żabę, która miała sprowadzić Naruto z powrotem do wioski, aby ten pokonał Paina. Zrobił on to, bo głupia Tsunade chciała wszystko pozostawić Naruto, który był głównym celem ataku na wioskę, więc było to irracjonalne. Natomiast Danzo przeciwdziałał temu chociażby na tyle, by Naruto mógł się wzmocnić i przyszedł, gdy miał już znacznie większe szanse na wygraną. Skwitowałbym to takim pół minusem, bo raczej ten mały plus nie zaćmiewa w żaden sposób wszystkiego złego, czego się dokonał podczas tego ataku. To teraz pora na Madarę. Jeśli spojrzeć na niego przychylnie, to można by powiedzieć, że bez niego ta wioska w ogóle by nie powstała, co ogólnie uważam za nieprawdę, bo z nim czy bez niego Hashirama i tak by założył tą wioskę, ale ogólnie tutaj Madara dostaje plusa. Schody się zaczynają później, gdy nie został on Hokage, a Zetsu zmanipulował go, żeby ten spełniał swoje nowe marzenia, które odkrył. Od tego momentu Madara jedyne co robił, to szkodził wiosce. Wielokrotnie ją atakował i to w momencie, gdy ta się tak naprawdę dopiero rozwijała. Do tego wszystkiego był wtedy drugim najsilniejszym człowiekiem na świecie, więc gdyby nie Hashirama, który był go w stanie powstrzymać, to Madara zmiótłby z powierzchni ziemi całą wioskę.
to oczywiście nie koniec historii z działań przeciwko wiosce, bo przecież miał swój udział w manipulacji Obito, który wcielił się niejako właśnie w postać Madary. A co ważniejsze, można powiedzieć, z błogosławieństwem jednego z założycieli ich w cudzysłowie ukochanej wioski, zaatakował on ją i to z pomocą najsilniejszej ogoniastej bestii. Dokładnie tak jak przed laty zrobił to Madara. Problem w tym, że w tamtym czasie nie było kogoś tak potężnego jak Hashirama, który swoim Mokutonem mógł dosłownie uśpić Kyubiego. W tym momencie Madara wciąż na swoich rękach nie ma krwi żadnego z mieszkańców wioski, a przynajmniej nie zostało nam to pokazane, bo za życia nie dał rady Hashiramie, a atak Obito to taki współudział, ale to wciąż nie koniec, bo przychodzi wojna. I tutaj jest największy zarzut do Madary i myślę, że większość już wie, jaka będzie narracja tego filmiku, więc po co to ukrywać do końca. Uważam, że Madara zrobił więcej złego dla wioski niż Danzo. Wywołanie wojny na skalę światową to coś tak absurdalnie złego i destrukcyjnego, że nie cierpi wyłącznie jego była, kochana wioska, ale dosłownie cały świat. I zanim ktoś będzie tłumaczył, ej Eliasz, ale przecież Madara chciał dobrze dla świata i chodziło o to, że dzięki Tsukuyomi chciał pozbyć się wszelkich wojen i cierpienia, bo ludzie są niezdolni do miłości absolutnej i wszędzie szukają konfliktów, i jakby to pięknie nie brzmiało na papierze, tak gość dosłownie sam wywołał wojnę, żeby doprowadzić do, powiedzmy, pokoju. Poza tym, kto go o to prosił? No ale dobre serduszko Madary nie przeszkadzało mu w dosłownie masakrowaniu bogu ducha winnych no-name'owych shinobi, których nikomu nie było szkoda. Ogólnie rzecz biorąc, równie dobrze patrząc z drugiej strony, wywołanie wojny można by uznać za dobrą rzecz, bo wszystkie kraje teraz miały wspólnego wroga, więc musiały się zjednoczyć, jednak bądźmy szczerzy, gdyby Madara wygrał, co powinno było się stać, to ta mobilizacja na nic by się zdała, bo dosłownie każdy prócz niego byłby warzywem. Już pomijając, że intencjami Madary nie było, aby stać się ofiarą, żeby cały świat się zjednoczył. Jeśli spojrzymy na to z perspektywy ilości zabitych osób, czy też konsekwencji najróżniejszych czynów, to wciąż wygrywa tutaj Danzo, bo Madara jedyne co zrobił dobrego dla wioski, to pogodzenie się z Hashiramą w celu jej założenia, później działał tylko i wyłącznie na jej niekorzyść. Natomiast większość decyzji śmiecia, to znaczy Danzo, to znaczy śmiecia, choć przyniosły negatywny skutek, to niektóre rzeczywiście działały na korzyść wioski. Do tego zmuszenie wszystkich ludzi na świecie do życia w nieskończonym Tsukuyomi to raczej nie jest coś, co moglibyśmy nazwać dobrym, mimo iż uważam, że ten pomysł byłby całkiem fajny, ale pod warunkiem, że ktoś chciałby z niego skorzystać dobrowolnie, a nie zostało mu to narzucone. I nie zrozumcie mnie źle, nikogo tu nie namawiam, żeby przez to teraz nagle wszyscy zaczęli cieszyć się z tego, że Danzo to taka wspaniała postać, a Madara wręcz przeciwnie, i tak macie ich postrzegać. Byłoby to kompletnie durne z takiej racji, że ja sam odbieram Madarę jako kozaka totalnego, a Danzo, no już wiecie sami jak. Chodzi o to, że nawet w takim naszym anime nie ma jednoznacznie dobrych czy złych postaci, które zawsze wszystko robią źle lub zawsze wszystko robią dobrze. Oczywiście mówię tutaj o takich postaciach, które są chociaż trochę opisane, a nie pojawiają się na jeden odcinek. Podsumowując, choć Danzo i Madara mieli w teorii dobre zamiary, tak w obu przypadkach przynieśli więcej złego niż dobrego wiosce. Wyglądało nawet jakby chęć działania dla dobra wioski czy też świata to była tylko wymówka, by robić straszne rzeczy i czuć się z tym dobrze, bo yeah, robię coś, o co nikt mnie nie prosił, finalnie nikt nie potrzebował, ale czuję się usprawiedliwiony, yo. Bo niby Danzo chciał dobrze dla wioski, ale jednak bardziej chciał zostać sobie Hokage i być lepszym niż Hiruzen. Tak samo Madara chciał stworzyć piękną utopię, ale w sumie choć Hashirama się trochę poklepiemy. A poza tym nic wam, moi drodzy, nie powiem o tym, że nieskończone Tsukuyomi wyssie z was całe życie. I tak jeden i drugi stworzyli sporo kłopotów dla wioski, ale jednak uważam, że Danzo zrobił to na mniejszą skalę. I to by było na tyle. Jeśli interesuje was więcej materiałów z Naruto, to zapraszam jak co niedzielę o 12 na kolejny odcinek. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!